Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja tak mam, że czasem, jak zwiedzam jakieś muzeum albo galerie sztuki i przyglądam się wiszącym w nich obrazom, to wcale nie analizuję ich tak, jak powinnam. Wcale nie analizuję tego, jakie są postacie, jak są do siebie ustawione, co ten obraz znaczy. Nie podziwiam tego kunsztu malarskiego, ale szukam jakichś takich małych niedoskonałości, jakichś takich śmiesznych elementów, jakichś śmiesznych postaci, które gdzieś się zapodziały na tych obrazach, a przede wszystkim szukam piesków. I po wizycie w muzeum czy galerii rolka w moim aparacie w telefonie wygląda mniej więcej tak. Czasem pieski są na pierwszym planie, czasem są gdzieś ukryte, czasem są bardziej puchate, innym razem bardziej umięśnione i krótkowłose. Uwielbiam wszystkie. I dzisiaj pokażę Wam moje osobiste top 5 piesków w obrazach. Zostańcie z nami. No i zaczynamy od razu od numeru 1, chociaż tak naprawdę to nie powinno być żadnej numeracji, bo to nie jest żaden ranking, ale okej, zostańmy przy numeracji, tak będzie łatwiej przynajmniej dla mnie. Więc numer 1 to obraz bardzo znany, Małżeństwo Arnolfinich pędzla Jana van Eycka. Obraz ten został namalowany w 1434 roku przez Jana van Eycka. Jest to obraz olejny na desce i przedstawia zaślubiny pary zamożnych mieszczan mieszkających w Brugii, ale pochodzących z Włoch. Dzięki temu, z jak wielką dokładnością zostały oddane poszczególne elementy tego obrazu, możemy mieć wgląd w to, jak mogło wyglądać mieszkanie w tak bogatym domu, jakie znajdowały się w nim przedmioty, jakich tkanin używano, a nawet jak wyglądało obuwie codziennego użytku. To wszystko można też przyporządkować do tego, skąd pochodziły dane towary. Ale ten obraz ma też bardzo bogatą symbolikę i jeden z takich elementów symbolicznych zawsze bardzo mnie rozczula. To jest ten mały, kudłaty piesek stojący u stóp swoich państwa. Namalowany, jak wszystko w obrazie, bardzo dokładnie, więc widzimy, jak układają się te wszystkie kłaczki sierści tego małego pupila. Pies w tym obrazie, podobnie jak inne elementy, jest symboliczny. Jest symbolem małżeńskiej wierności. Tak jak pies jest wiernym towarzyszem człowieka, tak małżeństwo również powinno trwać przy sobie wiernie. Piesek jest także ważnym elementem kompozycyjnym. Artysta prawdopodobnie nawet go nie naszkicował, tylko domalował na końcu. Pies na samym dole, na środku kompozycji, wspaniale ją uzupełnia. Gdyby go nie było, w górnej części obrazu byłoby zdecydowanie więcej elementów niż w dolnej i kompozycja nie byłaby tak dobrze zbalansowana, jak jest teraz. Mój numer 2 to Babie lato Józefa Chełmońskiego. Obraz ten został namalowany w 1875 roku i zalicza się go do nurtu realizmu, jednak moim zdaniem nie brakuje w nim poetyki. Wiejska chłopska dziewczyna leży lekko uśmiechnięta na ziemi i od niechcenia łapie nitki babiego lata. Ta jasna postać odcina się od tła ciemnej brązowej ziemi, ale na drugim planie mamy charakterystyczny element kompozycyjny, bez którego ten obraz tak by nie zachwycał. Tam siedzi pies. Widoczny jako czarny kontur, przeciwwaga kompozycyjna dla uniesionej ręki dziewczyny. Pies patrzy w dal na stado zwierząt, pewnie pilnuje tego stada. Z jednej strony zwierzak towarzyszy tej dziewczynie, jest towarzyszem życia wiejskiego, ale pies ma też swoje obowiązki, których musi pilnować, kiedy jego pani odpoczywa leżąc beztrosko na polu. I przechodzimy do numeru 3. To jest jeden z moich w ogóle ulubionych obrazów, Jakub Jordens, Król pije. Jordens namalował kilka wersji tego obrazu, w tym ten pochodzący z lat 40. XVII wieku. Obraz przedstawia Święto Trzech Króli, kiedy zwyczajowo organizowano biesiady, na których nakładano na głowę najstarszego biesiadnika koronę. Ten biesiadnik był królem imprezy. Widać, że impreza jest bardzo upojna. Wszyscy bawią się świetnie, wznoszą toasty, jedzą i piją. Biesiada jest otwarta dla wszystkich, także dla domowych zwierząt, bo spójrzmy tutaj. Ta dziewczyna. Czy ona patrzy do kieliszka? Czy może zerka na psa, który wychyla się spod krzesła jednego z biesiadników i tęsknym wzrokiem spogląda na dziewczynę? Dasz mi coś? Tak wydaje się skomleć jego spojrzenie. Widać, że pies kręcił się pod stołem, zaczepiając kolejnych uczestników zabawy. Teraz wychylił się, żeby szukać szczęścia i może jakiegoś smacznego kąska u najmłodszej imprezowiczki. I teraz powoli przechodzimy do obrazów, w których psy nie są dodatkami, tylko są głównymi bohaterami. I tutaj mamy numer 4, Giacomo Balla, Dynamizm psa na smyczy. Obraz ten został namalowany w 1912 roku przez Giacomo Balle i jest przedstawicielem, zarówno obraz, jak i artysta, nurtu futurystycznego.
Obraz jest dosyć prosty, jeśli chodzi o to, co jest namalowane, bo jest tam tylko pies, dokładnie jamnik, jego smycz i nogi właścicielki. Wyjątkowość tego obrazu polega na tym, że artysta starał się tutaj uchwycić ruch. I nie chodzi o samo zwierzę w ruchu czy dynamicznej pozie, ale sam ruch w jego różnych stadiach. Ten obraz wygląda tak, jakbyśmy wzięli kamerę i tą kamerą filmowali psa, śledząc jego ruch. I potem byśmy wzięli stopklatki z tego filmu i nałożyli te stopklatki jedna na drugą. I to dopiero pokazałoby nam pełny zakres ruchu. Bo o to chodzi w futuryzmie, że to jest jeden przedmiot, jedna postać, w tym przypadku psia, pokazana w wielu momentach. I dlatego właśnie nogi tego psa wyglądają jak takie małe wiatraki, no bo tak to wygląda, jak właśnie pies porusza tymi łapami. Raz ta łapa jest z przodu, a raz jest z tyłu. I wszystkie te łapy, wszystkie te momenty uchwycił Giacomo Balla w swoim obrazie. Teraz można powiedzieć, że dotarliśmy do takiego psiego opus magnum, bo nasz numer 5 to psy grające w pokera Cassiusa Coolidge'a. To seria kilkunastu obrazów, tak więc opus magnum, naprawdę, przedstawiających psy w różnych sytuacjach. Obrazy te powstały na początku XX wieku i można powiedzieć, że jest to przykład złego gustu, kiczu, no wszystkiego tego, co tak powoduje, że no, mogą się te obrazy nie podobać krytykom. Natomiast mogą być też przykładem dobrego humoru i takiej zabawy z konwencją. Cała seria obrazów przedstawia zantropomorfizowane psy. Na większości obrazów psy grają w karty i początkowo miały być reklamą cygar. Jednak oderwały się od swojego pierwotnego celu i dziś są elementem popkultury. Często pojawiają się jako takie smaczki, nawiązania, takie easter eggs, które można znaleźć w różnych filmach czy serialach. Na przykład w Toy Story 4 w antykwariacie pojawia się właśnie obraz z psami grającymi w pokera. Ten obraz pojawia się nawet na plakacie do tego filmu. Albo jeszcze w innym filmie, W górę, także to jest film animowany, w nim również występują zantropomorfizowane psy, które w jednej scenie grają w pokera, co również jest nawiązaniem do tego obrazu. Więc jeżeli jeszcze nie wyłapywaliście tego typu smaczków w filmach, a lubicie to robić, no to już teraz wiecie, że można, że jeżeli są psy grające w pokera, to jest to prawdopodobnie nawiązanie do Cassiusa Coolidge'a. Moim takim ulubionym obrazem z tej serii jest A Friend in Need, czyli przyjaciel w potrzebie, na którym pieski grające w pokera podają sobie pod stołem ukradkiem karty. A gdybym Wam powiedziała, że i Wy możecie namalować własne pieski? I to nie tylko pieski, ale także koty, ptaszki czy jeże? Mój kurs Akwarelak z zwierzaki pokaże Wam, jak w prosty sposób namalować nie jeden, nie dwa, ale 5 gatunków różnych zwierząt. W tym te najpopularniejsze domowe zwierzaki, czyli psy i koty. Stworzyłam ten kurs, żeby pokazać, że malowanie to nie jest tylko domena najlepszych artystów, ale że malowanie to jest coś dla każdego, coś, co może sprawiać przyjemność i relaks, akwarelaks. Dlatego moje przewodniki są bardzo łatwe, są proste do powtórzenia i dają satysfakcjonujący efekt. Akwarelaks zwierzaki to ponad 3,5 godziny tutoriali i 87 stron podręcznika w formie e-booka. Kliknij na link w opisie, żeby poznać szczegóły i żeby dołączyć do kursu Akwarelax Zwierzaki w promocyjnej cenie. Promocyjna cena obowiązuje także na bazowy akwarelax. Tak więc zapraszam bardzo do skorzystania z tych kursów i do relaksowania się z akwarelą. A tymczasem dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Kliknijcie na link w opisie i sprawdźcie akwarelaksy. Do zobaczenia!